ramki. Jak w sposób szybki i skuteczny stworzyć ramki w naszym dokumencie? Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Parametry plakatu wynoszą szerokość 180 mm, wysokość 250 mm, rozdzielczość 300 ppi. To są te wymiary, które ma w tej chwili mój dokument. Ramka ma być o szerokości 180 mm, wysokości 255 mm, ma mieć obrys wewnętrzny o szerokości 35 pikseli i ma być w kolorze RGB 100, 100, 100. Czyli ta ramka ma być tej samej wielkości, co nasz dokument. I ma mieć 35 pikseli do środka. I mieć taki kolor, jaki tu jest określony. Zróbmy to. Jak to zrobić? Najlepiej tak. Gotowe. Jak widzicie, zajęło mi to kilka sekund. Ramka jest gotowa, ładniutka, o wymiarze takim, jaki powinien być, 35 pikseli. Cofnijmy to, zobaczmy jeszcze raz, jak to zrobić najlepiej. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest zaznaczenie tego obszaru. Możemy to zrobić zaznaczenie wszystko, bądź też skrótem klawiszowym Command A lub też Control A i mamy tutaj zaznaczone wszystko. Następną rzeczą jest przejście do stylu warstw. Tutaj uwaga, jeżeli macie tutaj warstwę tła zablokowaną kłódką, to styl warstw jest nieaktywny. Musicie odpiąć tą kłódeczkę, odblokować tą warstwę, dopiero wtedy możecie tutaj przejść. Wchodzimy w obrys, wpisujemy tutaj 35, bądź też taką wartość pikseli, jaką chcecie mieć. Tutaj było powiedziane, że 35, to nie będzie 35. Wybieramy tutaj kolor taki, jaki chcemy mieć, bądź też wpisujemy tutaj podany, tak jak w tym przypadku było 100, 100 i 100. OK, zatwierdzamy. I pamiętamy o tym, żeby położenie było wewnątrz, tu była taka konkretna informacja, natomiast jeżeli zrobicie na zewnątrz, to tej ramki nie będzie widać, bo ta ramka jest od tego naszego dokumentu, gdzieś tam idzie sobie na obszar roboczy, niewidoczna dla nas. Jeżeli zrobicie do środka, trochę myli to do środka, ponieważ do środka powinno się bardziej nazywać na środku, bo chodzi o to, że połowa tej ramki idzie do środka, a połowa tej ramki idzie na zewnątrz, czyli widzicie tutaj tylko połowę z tych 35 pikseli. Więc należy tutaj zrobić wewnątrz i wtedy te całe 35 pikseli wchodzą tutaj do środka i to jest to, co chcemy uzyskać. Klikamy OK i jeszcze możemy sobie kliknąć Ctrl czy tam Command D, bądź też usuń zaznaczenie, to jest ta sama historia. I nasza ramka jest gotowa. Zobaczmy następny przykład. W drugim naszym przykładzie nasz dokument ma 180 na 180 mm i ramka ma wyglądać następująco. Ma być wewnętrzna nad warstwą z białym tłem, to oznacza, że musimy tutaj mieć nad naszym białym tłem nową warstwę. Ma mieć szerokość 10 mm, tutaj podkreślam milimetrów, nie pikseli. Kolor RGB 000. 0 no to jest, jeżeli każdy kanał ma 0, no to jest kolor czarny. I umieszczona ma być na warstwie o nazwie ramka. Czyli na pewno musimy tutaj mieć nową warstwę, którą możemy sobie nazwać, a wręcz powinniśmy, ramka. Ramka, pyk. No dobrze, co teraz? Możemy próbować oczywiście tak jak poprzednio, czyli Command A, czy tam Control A, zaznaczamy sobie cały dokument, wchodzimy sobie w obrys, robimy sobie obrys i tu pojawia się pierwszy problem. Po pierwsze, szerokość naszej ramki jest podana w milimetrach. Tu obrys mamy w pikselach i nie jesteśmy w stanie wpisać tutaj milimetrów. On musi mieć piksele. Czyli to ta rzecz tutaj odpada, ten sposób tutaj odpada niestety. Druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli byśmy chcieli mieć tą naszą ramkę w pikselach, to jeżeli jesteśmy na czystej warstwie, gdzie nie ma żadnego wypełnienia, to ta ramka nam się tak czy inaczej nie zrobi. Ona tu już powinna być widoczna, ale nie jest. Jak klikniemy OK, to nie będzie, ponieważ jesteśmy na pustej ramce bez wypełnienia. Także ten sposób tutaj nam się nie sprawdzi tym razem. Ale jest inny prosty sposób. Po zaznaczeniu wszystkiego wchodzimy w edycję, obrysuj
I tutaj już wszystko jest ok. Mamy mieć 10 mm, więc robimy 10 i wpisujemy mm. Kolor mamy mieć czarny 000, więc wybieramy sobie czarny, upewniamy się, że mamy tutaj wszędzie zera, klikamy OK. I klikamy po prostu OK. Aha, i tu jeszcze sprawdzamy, czy mamy położenie wewnętrzne, żeby ona szła nam od krawędzi do wewnątrz. Klikamy OK i nasza ramka jest po prostu gotowa. Mamy ją nad białym tłem, ma ona szerokość 10 mm i jest w kolorze czarnym i nazywa się ta warstwa ramka. Zadanie jest wypełnione, pozostaje nam tylko jeszcze kliknąć Command D bądź też Control D, żeby wyłączyć zaznaczenie całego naszego tego dokumentu. Gotowe. Kolejny przykład. Nasza makieta ma wymiary 190 na 250 mm i mamy tutaj mieć następującą ramkę. Ma przylegać do czterech krawędzi makiety, czyli ma być tak jak poprzednie ramki na brzegach. Ma mieć szerokość 7 mm, czyli już wiemy, że nam nie wyjdzie tutaj z stylem warstwy oraz z obrysem, bo mamy podane w milimetrach. Ma być wypełniona gradientem z wykorzystaniem co najmniej 4 kolorów i dodany styl warstwy, faceta, faza i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach. No to działamy. Klikam sobie w warstwę naszą z tłem, czyli z tym naszym dokumentem. Command A bądź też Control A, zaznaczamy sobie wszystko. Edycja, obrysuj. Pamiętamy, że mamy mieć 7 mm. Kolor tutaj niespecjalnie nas robi wrażenie, ponieważ i tak musimy je wypełnić gradientem, więc możemy sobie zostawić dowolny. Klikamy OK. Command D lub też Control D pozbywa się tego zaznaczenia wszystkiego. Mamy czarną ramkę. Teraz musimy tą ramkę sobie w jakiś sposób zaznaczyć. Możemy to zrobić różdżką. Zaznaczyliśmy sobie swoją ramkę, wchodzimy w gradient, wybieramy narzędzie gradient, wybieramy sobie jakiś gradient, może to być taki, który ma już te 4 kolory, ale specjalnie może wybiorę jakiś, który tych kolorów aż tylu nie ma, powiedzmy wybiorę ten, kliknę sobie dwa razy, klikając dwa razy wchodzę w edytor gradientów i teraz mogę tu sobie dodać jeszcze dodatkowe kolory, tu jest jeden kolor, ten, który był główny, drugi kolor i ja dodałem jeszcze dwa. Jak sobie zrobię takie dwa zaznaczniki i kliknę jeszcze raz tak dwukrotnie w ten znacznik, mogę sobie wybrać jakiś kolor, obojętnie jaki. Zaszalejemy. Tu ten, który był biały, zmienimy może jeszcze na zielony. A dlaczego by nie? I ten jasno-niebieski zmienimy na bardziej wyrazisty. Mamy taki gradient, składający się z 4 kolorów. Przesuwając nim możemy tu jeszcze zmieniać, jak bardzo one mają tam wypełniać te gradienty, no ale tak czy inaczej w tym poleceniu nie jest określone, jakie mają być kolory i jak one mają tam wyglądać, po prostu jest powiedziane, że mają być co najmniej 4. Klikamy OK i rysujemy ten gradient, ja sobie go narysuję od tej krawędzi do tej. Nasza ramka jest wypełniona gradientem. Pozostaje nam jeszcze ostatnia rzecz, czyli dodany styl warstwy, faceta, faza, płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach. Czyli mamy tu zablokowaną naszą rameczkę, naszą warstwę, więc odklikujemy to. Uaktywnia nam się styl warstwy, faza, płaskorzeźba. I wybieramy sobie dowolne parametry. Możemy nawet zostać przy tych, które są tutaj. OK. I tyle. A, no jeszcze odklikujemy sobie nasze zaznaczenie. Gotowe. Wszystkie przykłady do tej pory wyglądały podobnie pod jednym względem. Ta ramka dotykała krawędzi danego dokumentu. A co jeżeli ramka ma być powiedzmy 10 mm od każdej z krawędzi i mieć szerokość na przykład 5 mm? Zobaczmy, co z tym fantem zrobić. 10 mm od krawędzi dokumentu i szerokość ramki 5 mm. Standardowo Ctrl A bądź też Command A na Macu. Edycja, obrysuj 10 mm, 10 mm. Kolor zaznaczmy sobie jakiś kontrastowy do naszego białego koloru ramki. Może być jakikolwiek, może być czarny. OK. Ramka wewnętrzna. Zatwierdzamy. Mamy odległość 10 mm od krawędzi ramki. I teraz zrobimy sobie Command D bądź też Control D na Windowsie. W
tej chwili możemy sobie zrobić nową warstwę, ale będąc jeszcze na tej poprzedniej, różdżką klikamy sobie w nasz środek, tutaj w te białe pole. Wchodzimy na naszą warstwę nową, edycja, obrysuj, tym razem już 5 mm, czyli ta właściwa ramka, kolor jaki tam potrzebny jest, powiedzmy czerwony, OK, OK i mamy to. I Ctrl D, czy tam Command D. Pozbywamy się tego zaznaczenia naszego, mamy dwie ramki, jedną czarną, drugą białą, więc na tym obszarze naszego tła możemy wrócić tutaj do koloru białego narzędzia i klikając Alt i Backspace wypełniamy nasze tło na biały kolor. No i mamy ramka zrobiona zgodnie z wytycznymi. Co w przypadku, gdy ramka ma określoną wielkość, tu jest dokument na kartce 4, ramka ma być mniejsza niż ten dokument i ma być w odstępach od krawędzi, ale nierównych, czyli nie tak jak w przypadku poprzednim, tu ma być 10 mm, tu 10, tu 10 i tutaj 10, tylko ma być na przykład tutaj ileś, a tutaj więcej, a tu w ogóle nie jest podane i tutaj też nie jest podane, ponieważ wyjdą te odległości z samego rozmiaru tej naszej ramki, który ten rozmiar jest podany. Czyli sytuacja jest następująca. Rozmiar ramki 180 na 240 mm. Obrys ma być 3 piksele, 15 mm od lewej krawędzi i 20 mm od dolnej krawędzi. Tutaj z pewną pomocą przyjdą nam linie pomocnicze. Więcej o liniach pomocniczych macie w jednym z filmików na moim kanale. Widok. Nowa linia pomocnicza, ale zamiast nowa linia pomocnicza zrobimy sobie nowy układ linii pomocniczych. Będzie nam łatwiej określić te rozmiary. Pojawia nam się tutaj takie, pojawiną się już takie automatycznie linie. Tutaj najczęściej będzie tych kolumn więcej, z 8 na przykład coś takiego może Wam się pojawić. Nam potrzebna jest jedna kolumna i mamy tutaj coś takiego jak margines, który z reguły jest nieaktywny. Jak sobie go klikniemy, to pojawiają nam się jakieś tutaj wartości. I możemy sobie wpisać 15 mm z lewej strony, to jest wpisane. Góry nie mamy wpisanej, więc nic nie wpisujemy albo 0, no, a nic możemy nie wpisywać. I dolny margines ma być 20 mm. I prawego nie mamy. Czyli mamy takie linie pomocnicze. OK, zatwierdzamy. Zatwierdziliśmy te linie. Wiemy, że nasza ramka ma tutaj przylegać do tych linii pomocniczych. Sam ten rozmiar można zrobić na różne sposoby. Możemy zrobić nowy dokument o podanych wymiarach, czyli 18 na 24 cm, 180 na 230 mm. Bądź też możemy skorzystać z kształtów, z prostokąta, klawisz U. Rysujemy sobie jakiś kształt prostokąta dowolny. Nie ma on naprawdę znaczenia, jaki to będzie rozmiar, ponieważ jak już go narysujecie, tutaj macie u góry szerokość i wysokość i wystarczy sobie tutaj wpisać te parametry, które chcieliśmy mieć. Czyli, muszę sobie zerknąć, jakie to były parametry, 180 mm i 240. Jeszcze raz, wchodzimy sobie tu w ikonkę kształt prostokąt i tu wpisujemy sobie w szerokości 180, a wysokość 240 mm. I tu ważne, żeby nie było zaznaczony ten łańcuszek, bo wtedy one będą zachowywały symetrię i będą się nam zmieniały same, więc tutaj musi to być odkliknięte. Zatwierdzamy Enterem i mamy to. I wystarczy teraz ten prostokąt dostosować do tych naszych linii pomocniczych, żeby on był w tym miejscu, w którym ma być i żeby ta ramka była tej wielkości, której jest. Oczywiście tutaj mamy w tej chwili jakiś tam czarny kolor tego prostokąta. Jeżeli sobie znowu klikniemy tą ikonkę, pojawia nam się tutaj te parametry do zmiany, do edycji. Bądź też jeżeli klikniemy sobie tutaj na prostokąt, to pojawiają się tutaj również te do zmiany różnego rodzaju parametry. Możemy sobie kliknąć tutaj wypełnienie i zaznaczyć je kolorem białym. Bądź też w ogóle bez wypełnienia, jak widać pojawił się ten napis. Przy czym, jeżeli nie zaznaczycie w ogóle wypełnienia, to nie będziecie mogli zrobić obrysu, więc lepiej jest zaznaczyć jakieś wypełnienie. Ja celowo zaznaczę inne niż białe, żeby coś Wam jeszcze tutaj pokazać. Mamy to wypełnienie zaznaczone. Obrys robimy sobie, on ma teraz 1 piksel, miał mieć 3 piksele, więc zwiększamy tutaj, jak widzicie, ten obrys się pojawia. No i też warto zwrócić uwagę, że w tej chwili pojawia się w jedną stronę i w drugą stronę, czyli jest do środka. Tu jest taka ikonka, która mówi nam, jak on będzie wyglądał. Nas interesuje, żeby był do wewnątrz, czyli w tą stronę, żeby szło to.
No i zaznaczamy te 3 piksele. Możemy zaznaczyć, możemy je po prostu tutaj wpisać. Są wpisane, chociaż są słabo widoczne, bo to mała jest ta rameczka, ale ona tutaj już jest, te 3 piksele. Tu już teraz w tej chwili widać, że już tutaj są. I to by było na tyle, tylko tyle, że mamy teraz tutaj te zielone w środku wypełnienie. I celowo użyłem słowa wypełnienie, ponieważ w tym miejscu mamy wypełnienie zaznaczone na 100%. Nie mylić krycia warstwy z wypełnieniem. Krycie to jest osobna historia, wypełnienie to osobna historia. Jeżeli krycie zmienimy na 0, to nam znika wszystko. Zostaje tylko tu jakaś ścieżka po tym, ale jakbyśmy wydrukowali teraz ten dokument, to tej ścieżki nie będzie. Tutaj nic nie ma na tej warstwie, ponieważ krycie nam się zmieniło zupełnie. Natomiast jeżeli wypełnienie zmienimy, to wypełnienie nam zniknęło, natomiast ten nasz obrys został, czyli ta nasza ramka, ta jest. Widzicie, ta czarna ramka tutaj jest, więc to jest ta wersja, którą my chcemy uzyskać. Jeżeli sobie teraz byśmy to wszystko zatwierdzili, to widzicie, że nam ta ścieżka zniknęła. Mamy tutaj tę czarną ramkę, 3 mm w odległościach takich, które podaliśmy. Wszystko jest tak, jak należy. Te linie pomocnicze są tylko widoczne w programie Photoshop. Gdybyśmy teraz zapisali to zdjęcie, wysłali gdzieś tam do sieci, to tych linii nie byłoby widać. Gdybyśmy wydrukowali to zdjęcie, to również tych linii pomocniczych nie byłoby widać. One są widoczne tylko w programie Photoshop. Jeżeli nie chcemy, żeby były, to robimy widok. Usuń linii pomocnicze. I nam to znika. I mamy kolejną ramkę wykonaną. Jeżeli znamy te kilka sposobów wykonywania ramek, ich jest więcej, ale wystarczą nam te, to te ramki nie stanowią żadnego problemu i jak widzieliście, wykonujemy je w kilka sekund. Jest tutaj w Photoshopie również takie narzędzie ramka, klawisz K. I to narzędzie ramka wydaje się być tym, co potrzebujemy, jakieś specjalne narzędzie, które robi dokładnie to, co przed chwilą wam pokazałem. Tak nie jest. Ta nazwa osobiście uważam, jest trochę niefortunna, bo to jest ramka, ale nie do takich celów, jakie tutaj przed chwilą pokazałem. Ta ramka służy do czegoś innego i omówię to narzędzie w następnym materiale.